Mamy to! Mamy to wreszcie! Legia Warszawa w Lidze Europy. Lepiej późno niż później. Powiem szczerze, że miałem takie myśli w tym czasie, kiedy to się nie udawało, że to się już nigdy kurwa nie uda. Jest! Gratulacje dla trenera Michniewicza. Gratulacje dla piłkarzy Legii, którzy, jak wiecie, wielokrotnie mnie denerwują, ale dzisiaj, panowie, i gratulacje dla pana prezesa. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Panie Dariuszu, gratuluję. Łatwo mi to przez gardło nie przechodzi, ale, no ale gratuluję. Wreszcie, może pan wreszcie, że tak powiem, zmądrzał, i od tej pory Legia będzie szła w dobrą stronę. Ma pan bardzo dobrego trenera, ma pan piłkarzy, którzy są tacy, jacyż są, ale walczyli, nie skompromitowali się i walczyli w Pradze. I dzisiaj, chociaż takie fragmenty tego meczu były takie sobie. Najważniejszy jest awans i z tego się dzisiaj cieszmy. Jak będzie w Lidze Europy? Teraz to jest nieważne. Jak będzie? No raczej będzie, no, ciężko. Ale to nie ma znaczenia. Wreszcie się udało. Legia Warszawa! Raków Częstochowa. Panowie z Rakowa, panie trenerze, piłkarze, panie prezesie, nie ma wstydu. Gratuluję. Fajnie to wyglądało. No przegraliście, no przegraliście dosyć wysoko. No ale ogólnie Raków Częstochowa tego startu, tego pierwszego startu w europejskich rozgrywkach nie ma prawa się wstydzić. Dobrze było. Brawo Raków. Mamy nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i na razie żadnych afer nie ma. Ale nie, że czekam na afery. Nie, ja życzę dobrze panu Kuleszy. Bardzo dobrze. Wiem, że dla dobra, takie fajne określenie, dla dobra polskiej piłki będzie robił wszystko, co tylko możliwe. Natomiast pojawiła się taka informacja, w którą nie wiem, czy wierzyć, czy nie wierzyć, czy to złośliwcy rozpuszczają takie informacje, że za czasów, kiedy pan Kulesza, obecny prezes PZPN-u, był najważniejszą osobą w Jagiellonii, to namawiał, o Jezu, jak to brzmi, namawiał młodych piłkarzy, żeby podpisywali kontrakty na współpracę menadżerską, jakoś tak to się chyba nazywa, z jego kuzynem. Panie prezesie, jeżeli to nieprawda, to niech pan to, gdzie tylko się da, dementuje. Jeżeli to prawda, to głupio, głupio. Bo pan jako najważniejsza osoba w klubie namawia młodych chłopaków, namawiał, podobno, młodych chłopaków, żeby podpisywali kontrakty z kimś z pana rodziny. Brzmi to tak sobie właściwie beznadziejnie. I że to miało tym chłopcom ułatwić później zrobienie kariery, tego się przecież nie wie. Może chłopak do jakiegoś czasu się rozwija, a później, żeby nie wiem, co się działo, to po prostu już mu brakuje talentu. Może chłopak za szybko wierzy w swoje możliwości i zaczyna mu odbijać woda sodowa. Ale informacja nieciekawa. Niech pan to wyjaśni dokładnie od początku do końca. No bo taki smrodek się zaczął roznosić. Dotyczy to sytuacji sprzed lat, ale ten smrodek tak się jakoś... nie, 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 nie. Kamil Grosicki wrócił do Polski i do swojej Pogoni Szczecin. Kamil Grosicki jest z tego bardzo zadowolony, udziela różnych wywiadów, w których podkreśla, jak to jest przywiązany do tego klubu, że jest chłopakiem ze Szczecina, pojawiły się filmiki, kiedy to
mały, młody, raczej młody i mały. Wtedy Kamil Grosicki udziela wypowiedzi do telewizji lokalnej, pewny siebie, fajnie się ten filmik ogląda. Kamil Grosicki, jak wszyscy wiecie, nie za bardzo w ostatnich miesiącach, i to bardzo długich miesiącach, radził sobie w Anglii. Właściwie sobie nie radził. Że radził sobie, to przesada. Nie radził sobie w ogóle, nie grał, był pomijany nawet na ławce, nie siadał, był odsyłany na trybuny. W związku z tym nie pojechał na Mistrzostwa Europy. Moim zdaniem słusznie, bo zawodnik, który nie gra, nawet nie jest rezerwowym w swoim klubie, nawet nie wchodzi na 15-20 minut, nie ma prawa pojechać na Mistrzostwa Europy. Zupełnie się z trenerem Sousą w tej kwestii zgadzam. Natomiast Kamil Grosicki ma inne zdanie na ten temat. W jednym z wywiadów powiedział, że no tak, no byłem trochę w słabszej formie, ale nic by się nie stało, gdybym na te mistrzostwa pojechał. Przecież mógłbym, nie wiem czy dokładnie powiedział i takich słów użył, ale no tak dla atmosfery mógłbym pojechać. Już mieliśmy piłkarza w reprezentacji, który dla atmosfery był powołany. No to było za trenera Nawałki. Że właściwie to ma pretensje do Paulo Sousy, że go nie wziął i że nic by się nie stało, jakby Kamil był w szerokim składzie na Mistrzostwa Europy, no bo by było fajniej, tak weselej, tak w ogóle fajniej, że zawsze się starał, grając w reprezentacji i nikt mu tego nie odmawia. Zawsze się, Kamil, starałeś. Tak, zawsze. Na tyle, na ile potrafiłeś. Zawsze. Nie pamiętam meczu, w którym byś żenująco zagrał. Słabiej tak, ale żenująco nie pamiętam. No i Kamil ma pretensje do Sousy, że go nie zabrał na Mistrzostwa Europy. Moim zdaniem trener Sousa zrobił jak najbardziej prawidłowo. Kamil Grosicki również mówi, że chciał wrócić do Pogoni, że to jego dom, że to jego wspomnienia. No i takie różne fajne dla ucha informacje. Natomiast drogi Kamilu, ty byś do tej Pogoni nie wrócił jeszcze długo. I ta tęsknota nie miałaby żadnego znaczenia, gdyby cię ktoś chciał w jakimś poważnym klubie w Anglii, w jakimś poważnym klubie w innym kraju. Pojawiały się informacje, że chcecie jakiś tam klub z Turcji, że cię chce jakiś tam klub skądś tam i jeszcze skądś tam i tam jeszcze skądś tam. Natomiast wylądowałeś w Pogoni, czyli nikt cię nie chciał w poważnej piłce. Ale to nie znaczy, że ty nie jesteś fajny chłopak. Jesteś bardzo fajny chłopak. Jeżeli się nie zmieniłeś i jesteś tak fajnym chłopakiem, jak w czasach, kiedy grałeś w Legii, to życzę ci jak najlepiej. Tylko Kamil, tak jak wielu twoich kolegów, nie opowiadaj takich bajek, że ty pragnąłeś, marzyłeś, żeby tu wrócić. Pewnie byś wrócił za 3, 4, 5 lat już nie do grania, tylko po prostu do mieszkania w Polsce, do mieszkania w Szczecinie. Bardzo możliwe, żeby tak było, chociaż nie na 100%. Wróciłeś, bo tak jak wielu polskich piłkarzy, nikt cię tam już nie chciał. Żeby nie było tak różowo, kolorowo i tak słodko pierdząco, no to 3 zdania, 5 zdań, ile będzie, tyle będzie, o prezesie Legii Dariuszu Mioduskim. Gratulowałem awansu do Ligi Europy i nie wycofuję się z tych słów. Gratuluję. Natomiast absurdalną informacją jest informacja, że pan Dariusz, kiedy Legia rozgrywała niesamowicie ważny mecz, zakończony sukcesem, był nieobecny na stadionie przy Łazienkowskiej, za to był obecny w Turcji na losowaniu grup Ligi Mistrzów. Po co pan tam pojechał? Przecież tu było ważniejsze wydarzenie. Pana Legia walczy o życie, czyli o awans do Ligi Europy, a pan jedzie do Turcji? Rozumiałbym to, jakby Legia była losowana do jakiejś grupy w Lidze Mistrzów, ale myślę, że to jeszcze nie. No w tym sezonie to na pewno nie, ale w przyszłym nie i w ogóle nie wiadomo kiedy. Po co pan tam pojechał? Przecież to jest jakieś nienormalne. I tak,
Z jednej strony zaczynam pana lubić. Rozpędziłem się. O kurde, rozpędziłem się. Z jednej strony jakoś tam fajnie to wygląda, a z drugiej strony pan jedzie do Turcji. I kto tutaj reprezentował najwyższe władze klubu? Pana przydupasy? Panie Darku, no już mi się wydaje, że jakoś wszystko normalnie funkcjonuje i nagle pan jest w Turcji zamiast być na stadionie, gdzie dzieją się historyczne rzeczy. Teoretycznie nie dotyczy to Legii, ale tak ogólnie to się o Legię otrze. To, co teraz powiem. No szkoda mi tego chłopaka, chociaż pewnie on w ogóle nawet nie wie, że mi go szkoda. Ma na imię Michał, na nazwisko Karbownik. Już parokrotnie o nim w swoich Hadaj, Nic nie gadaj wspominałem. No i wiadomość świeża, pewnie już też to wiecie. Michał Karbownik z Anglii jedzie do Pireusu, do Olympiakosu Pireus, bo w Anglii go nie chcą. No nie chcą go. Syndrom wielu polskich piłkarzy, że gdzieś ich tam nie chcą. Zostaje wypożyczony, ale coś mówi się też o wykupieniu Michała przez Olympiakos. Wielki grecki klub, największy grecki klub z ogromnymi sukcesami i Michał tam ma rozwijać się piłkarsko. Mówię o tym dlatego, że jeszcze raz chcę przypomnieć całe zamieszanie z odejściem Michała Karbownika z Legii. Grupa menadżerów, która Michała, brzydkie słowo, sprzedawała, ładniejsze, transferowała do Anglii, twierdziła, że to jest niesamowity talent, piłkarz, o którego biły się albo miały się bić. Okazuje się, że to guzik prawda. Bardzo znane kluby w Europie. No i tu padały nazwy. Taki klub, taki. Naprawdę duże kluby. No i Michał Karbownik w Anglii odbija się, potężnie odbija się od ściany. Nie gra ani minuty w lidze. Gra jakieś tam minuty, nie za wiele. W Pucharze Anglii, jeszcze w jakichś tam rozgrywkach. Wypadło mi teraz z głowy. Późno ten program nagrywamy, bardzo późno. I coś mi tam, klapka jakaś się nie domyka. W każdym razie odbija się w Anglii od ściany. Mam nadzieję, że nie ma siniaków. I wszystko wskazuje na to, że będzie zawodnikiem Olympiakosu Pireus. Ale dalej nie wiadomo, czy się w tym Olympiakosie przebije. Najogólniej chodzi mi o to, żebyście nie wierzyli albo z dużą dozą niedowierzania traktowali wszelkie informacje, jakie docierają, kto się jakimś tam piłkarzem interesuje, kto go chce, bo to jest tylko gra menadżerska, która ma na celu podbicie ceny. Szkoda tego Michała, bo to na pewno talent. Ale co za banialuków naopowiadano na temat jego niesamowitości, no to widać. Trochę o światowej piłce, zupełnie inny wymiar, inny kaliber, inne kwoty. Jeżeli pamiętacie, a zapewne pamiętacie, piłkarz Legii, bardzo dobry piłkarz Legii w polskiej lidze, Juranowicz, odszedł do Celticu Glasgow za 3 miliony euro. 3 miliony euro. Informacja sprzed kilkunastu godzin. Mbappé, czy jak on tam się nazywa, przechodzi z PSG do Realu Madryt za 180 milionów euro. Czy to jest... Nie, no brakuje mi słowa. Czy to jest tak, że ten Mbappé jest tak niesamowity? Czy ten Juranowicz jest tak beznadziejny? Przecież to nie jest różnica 2, 3, 5 milionów, tylko nawet beznadziejni ludzie z matematyki widzą, że to jest kosmiczna różnica, 183. Kto zwariował? Kto zwariował? Piłkarski świat zwariował? Prezesi Realu Madryt zwariowali? Przecież to jest
To jest wszystko nienormalne. Te pieniądze w piłce są nienormalne. Późno to tak przez sekundę celebrycka końcówka. Jedna z najważniejszych osób w TVN-ie, to się jakoś inaczej teraz nazywa, ale w TVN-ie, jeden z bardzo ważnych ludzi w tej firmie, poślubił. Poślubił. O kurczę. 26 lat młodszą kobietę. Z wielkiej miłości. Z wielkiej. Pewno z tak wielkiej, że trudno to sobie wyobrazić. W poprzednim odcinku mówiłem o Krzysztofie Ibiszu, który poślubił 27 lat młodszą kobietę. W tym mówię o tym bardzo ważnym człowieku z TVN-u. No i pewnie w następnym odcinku powiem o tym, że ktoś poślubił albo ktoś wyszedł za mąż za kogoś młodszego 35 lat. A jak? Jak się bawić? To się kurczę bawić. Do następnego.